Idziesz na zakupy i obiecujesz sobie, że będą bardzo udane i że dadzą ci mnóstwo przyjemności, a później okazuje się, że kupiłaś całkiem niepotrzebne albo niepasujące rzeczy? No przecież wydawało ci się, że kupujesz świadomie, prawda? Więc co jest nie tak? Poznaj 9 najczęstszych błędów popełnianych podczas zakupów. Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Glow Up Girl i zapraszam do tematu zakupowego, a dokładnie do rozważań nad naszymi zakupowymi porażkami. Wyróżniłam 9 takich radykalnych błędów, które popełniamy podczas zakupów ubrań, butów i dodatków, ale w wielu przypadkach te błędy odnoszą się do kupowania w ogóle, do kupowania w zdecydowanie szerszym kontekście. Ciekawi Cię, co to za błędy i jak ich unikać? Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam. Przechodząc do sedna. Punkt pierwszy i pierwszy błąd zakupowy, który no niestety przytrafia się bardzo wielu z nas, w tym mi często, mnie, to kupuję, bo jest tanio. Słuchajcie, ja wiem, że wiele z nas będzie się opierało przed tym, żeby dać sobie takie zrozumienie tego, że kupujemy, bo jest tanio, ale tak naprawdę właśnie w ten sposób często kupujemy, nawet nieświadomie. Nawet kiedy jakoś nie ograniczamy sobie konkretnie budżetu, powiedzmy, nie wiem, do 100 zł, 500 czy 1000, to nadal gdzieś w głowie mamy taką górną granicę ceny, jaką jesteśmy w stanie wydać za konkretną rzecz lub na zakupy ogólnie i staramy się tej granicy trzymać. I nawet kiedy widzimy jakąś piękną rzecz, coś naprawdę takiego, co no, chcielibyśmy mieć w swoim życiu, a jednocześnie widzimy taką wysoką cenę, która jest gdzieś tam na jakimś poziomie dla nas no, nie do przeskoczenia, to nie kupujemy. No, nie kupujemy nie tylko dlatego, że chcemy oszczędzać w sposób taki świadomy czy nieuświadomiony, nie chcemy zbyt dużo wydawać, ale czasami też przez to, że po prostu nas zwyczajnie na to nie stać. To nie jest tak, że nawet przy większych dochodach, kiedy wydawać by się mogło, że jesteśmy sobie w stanie pozwolić na takie duże zakupy, to my realnie możemy sobie na to pozwolić. Bo nawet jeżeli zarabiasz dużo, ale wiadomo, że no masz pewne zobowiązania w życiu, tak? Kredyt, jakieś stałe wydatki, zakupy do domu, te wszystkie wydatki, tym bardziej teraz, po prostu pożerają ogromną część budżetu i my sobie zdajemy sprawę, że takie ponadprogramowe zakupy, czegoś takiego ekstra, no nie są jednak czymś wskazanym i ograniczamy sobie możliwości takich zakupów i przez to wybieramy zdecydowanie tańsze opcje i wybieramy też taką dziwną strategię, zamiast kupienia sobie jednej pięknej rzeczy, która zaspokoiłaby w 100% nasze takie oczekiwania estetyczne czy nasze potrzeby, to wybieramy na przykład jakąś zdecydowanie tańszą alternatywę, która jest w stanie zaspokoić na przykład tylko część tych potrzeb albo tylko część tych naszych estetycznych aspiracji. No i okazuje się, że skoro ona nie zaspokaja tego wszystkiego w 100%, to mamy drugą potrzebę dokupić coś jeszcze, ale oczywiście znowu coś taniego, co się mieści w budżecie. No więc kupujemy drugą rzecz, ale nadal ta rzecz nie wyczerpuje właśnie tego potencjału, który mogłaby mieć ta idealna rzecz, więc kusi do zakupu trzeciej rzeczy. I wiecie, to kupuję, bo jest tanio. Bo nie mogę sobie pozwolić, albo nie chcę sobie pozwolić na coś lepszego i drogiego, może być taką pułapką, bo zamiast kupić jedną odpowiednią rzecz za większą kwotę, kupimy kilka rzeczy tanich i nawet te kilka rzeczy razem wziętych nie będą w stanie sprostać tym naszym wszystkim oczekiwaniom. Prosty przykład. Załóżmy, że chcesz sobie kupić przepiękną czerwoną sukienkę maxi, wiesz, jaki ma mniej więcej być materiał, wiesz, jaki ma być dekolt, jak ma się układać, jaki ma być rozmiar, ale kiedy szukasz takiego odpowiedniego modelu, to okazuje się, że
ten, który spełnia wszystkie te cechy, na przykład kosztuje 1000 zł. No i to jest dla Ciebie taka zaporowa kwota i wiesz, że Ty w tym momencie swojego życia tyle nie wydasz, no więc szukasz alternatyw. Znajdujesz sukienkę, która jest w tym oczekiwanym kolorze i prawie w takim fasonie, tylko że z trochę innym dekoltem. Kupujesz ją. Ta sukienka przychodzi, w pierwszej takiej chwili masz: wow, super, ale zaoszczędziłam, ale zrobiłam biznes, mam prawie taką sukienkę jak chciałam, ale nie za tysiaka, tylko za stówę. I okej, wszystko jest dobrze. Do momentu, kiedy mija to pierwsze takie szaleństwo zakupowe, kiedy mierzysz tą sukienkę znowu, albo masz w niej wyjść na jakąś okazję, na którą tą sukienkę kupiłaś, wkładasz ją i zdajesz sobie sprawę, że nie, to nie jest to, no to nie jest to, co ja chciałam. Ta sukienka jest prawie taka, ale nie jest taka, jaką chciałam. Coś mi w niej nie pasuje. Zwykle to jest coś, co sprawia, że w ogóle nie ma radości z noszenia tej rzeczy. Nie ma tego flow, tego dobrego uczucia, kiedy mamy tą rzecz na sobie i tego samopoczucia na przykład, że czujemy się w tej rzeczy dobrze. Rezygnujemy z założenia jej. Jednocześnie pewnie już minął też termin na to, żeby tę rzecz zwrócić na przykład, jeśli była kupiona przez internet. No i w poszukiwaniu takiej kolejnej, idealnej sukienki, no nie ta, to może następna, więc szukasz znowu gdzieś, na portalach aukcyjnych, na Vinted, znajdujesz następną, ma już taki dekolt, jaki chcesz, taki materiał, tylko troszkę nie ta długość, ale stwierdzasz, że no pójdziesz do krawcowej, obetniesz tą sukienkę, skrócisz ją i będzie super. I robisz tak, idziesz do krawcowej, ona Ci ją skraca i okazuje się, że po skróceniu ta sukienka wcale nie układa się tak, jak Ty myślałaś, że będzie się układać i znowu wcale nie wyglądasz w niej tak, jak chciałaś wyglądać w tej w swojej pierwszej, wymarzonej, idealnej. Więc to kupuję tanio, bo może coś z tego da radę zrobić, może coś z tego ulepię, no to niestety często jest po prostu droga donikąd, która sprawia, że wydajemy pieniądze na prawie coś dobrego, na prawie coś satysfakcjonującego, a zostajemy albo z niczym, albo z czymś, co nigdy nas nie satysfakcjonuje. I czasami jest też tak, bo mamy po prostu taki januszowy mindset w głowie, żeby wydawać, wiecie, jak najmniej, że nie pozwalamy sobie gdzieś na pewnym poziomie na to, żeby wydać na siebie, bo to wydanie na siebie wydaje nam się taką ekstrawagancją. Często tak mają matki, które dla dzieci swoich chcą wszystkiego co najlepsze i wiadomo, cała moja wypłata, cała moja energia, wszystkie moje możliwości dla dzieci, bo one są najważniejsze. Bo niech one mają to, czego ja na przykład nie miałam w ich wieku, bo chcę im zapewnić jak najlepszą przyszłość, jak najlepszy wygląd, wszystko jak najlepsze na co mnie stać, a ja gdzieś tam na szarym końcu jestem na drugim planie, dla mnie coś gorszego, dla mnie coś tańszego i ja zawsze jestem wtedy w tym taka gorsza, tańsza. Niestety, to jest jednocześnie błąd zakupowy, jednocześnie coś takiego, co mamy w wielu przypadkach po prostu w sobie do przepracowania, jakaś taka nasza droga, jakiś taki nasz właśnie mindset i wybór, ale warto mieć świadomość tego, że to zbytnie dążenie do tego, żeby było tanio, żeby zaoszczędzić, nie zawsze kończy się oszczędnościami, a moja praktyka pokazuje, że często kończy się nadmiernymi wydatkami. Więc to jest taki paradoks. Im bardziej chcę przyżydzić, tym więcej wydaję. Jeżeli też masz coś takiego, to warto się łapać na tym przede wszystkim, tak? W tym momencie, kiedy chwytasz się za portfel, za kieszeń i stwierdzasz, nie, tyle nie wydam na to, poszukam czegoś tańszego, no to właśnie zastanów się, czy na pewno, jeżeli ja nie zdecyduję się na to, tylko będę szukała czegoś tańszego, to czy to tańsze będzie w stanie w pełni odpowiedzieć na te wszystkie moje pierwotne potrzeby. To bardzo, bardzo pomaga. Drugi błąd zakupowy to kupuję, bo są ostatnie sztuki. Słuchajcie,
No, ręka w górę, która tak nie ma, że kupuje, bo widzi, że są ostatnie sztuki, albo na przykład jedna ostatnia sztuka. I tutaj działa reguła niedostępności, z czego sklepy doskonale zdają sobie sprawę, dlatego często oznaczają aukcje na przykład jako uwaga, ostatnie sztuki, albo kilka ostatnich sztuk, albo niskie stany magazynowe na wyczerpaniu. Na pewno wiesz, o co chodzi. Zazwyczaj jest to takie oznaczenie w postaci ostatnie sztuki. Kiedy my widzimy, że jest piękna sukienka w rozmiarze takim, jaki jest dla nas akurat, i są ostatnie sztuki, i zaczyna się pojawiać w głowie coś takiego, no tak, no tak, jeżeli ja teraz tego nie kupię, to za nawet godzinę może tego nie być, bo przecież nikt się nie będzie zastanawiał, bo ta sukienka jest taka ekstra. Kurczę, no nie mam w tym momencie pieniędzy, albo nie powinnam sobie na to pozwalać, ale ostatnie sztuki. I taka wojna, kupić, nie kupić, takie wiecie, bicie się z myślami i cały czas ostatnie sztuki. To już jest na wyczerpaniu, nie kupisz tego, pewnie tego nie będzie. I teraz tak myślisz, z drugiej ręki też pewnie szybko tego nie znajdę, bo jak sobie ktoś kupi, to będzie się chciał tym nacieszyć i nachodzić się w tym. A jak się nachodzi, bo to jest super, to pewnie już będzie podniszczone i nie znajdę tej rzeczy w stanie idealnym albo nowym. No wiecie, mózg sobie racjonalizuje takie różne rzeczy. No i te ostatnie sztuki sprawiają, że kupuje. Albo jedna sztuka, kiedy widzimy jedyne takie botki. No ja sama dałam się złapać na coś takiego ostatnio. Szukałam botek i zobaczyłam jedyne w takiej cenie, dokładnie takie, jakie chciałam. W tym fasonie, w takim kolorze. Były z wadą. No ale cóż, to była jedyna sztuka. Stwierdziłam, zrobię wszystko, jakąś tą wadę zamaskuję. No da się, zapastuję, gdzieś przymaluję, no coś się z tym da zrobić, bo one są ostatnie, jedyne takie, nie ma już więcej. I oczywiście kupiłam, tylko że to okazało się, że to nie był błąd zakupowy i nie była to wpadka, bo naprawdę wada była jeszcze zdecydowanie mniejsza niż na zdjęciach. Botki były nowe, w cenie 3 razy niższej niż w sklepie w tym momencie, więc ubiłam interes, ale ile razy zdarzyło się, że kierując się właśnie takim pragnieniem kupuję, bo ostatnie sztuki, straciłam pieniądze. No i nic sensownego do swojej szafy, do swojego życia nie wprowadziłam. My się często boimy, że nie znajdziemy nic podobnego, bo coś, co trafia w nasz taki estetyczny gust albo gdzieś w głowie jawi się jako to spełni moje oczekiwania, dzięki temu będę wyglądała lepiej, dzięki temu poczuję się lepiej, to zrobi mi dzień i jest ostatnia sztuka, no to trudno się temu oprzeć, bo ta zasada niedostępności, o której pisze też Robert Cialdini w swojej książce o zasadach wywierania wpływu na ludzi, niestety jest bardzo silna i działa w mentalności praktycznie chyba każdego z nas, jeżeli się dobrze sobie przyjrzymy. I wiadomo, że nie jesteśmy w stanie uwolnić się od tej potrzeby, od tego błędu całkowicie, ale jeżeli mamy gdzieś właśnie z tyłu głowy świadomość, że coś takiego istnieje, to przynajmniej w niektórych tych takich już naprawdę skrajnie oczywistych przypadkach potrafimy sobie wtedy powiedzieć stop, działasz na zasadzie automatyzmu, chcesz to kupić nie dlatego, że jest to w tysiącach procentów idealne z tym, co masz tam gdzieś w swojej głowie jako oczekiwanie, ale przez to, że to jest podbudowane tym, że obok napisano ostatnia sztuka. Trzeci błąd zakupowy to kupuję niekorzystny kolor, no bo nie mam wyboru. Czyli znowu, widzę sukienkę. Sukienka jest perfekcyjna, jest idealna. Wiem, że będzie na mnie pasowała, ale nie ma takiego koloru, jakiego bym chciała. Został inny. Niestety. Ja mam ciepły typ urody, a tu został tylko chłodny kolor sukienki, albo na odwrót. Ja mam chłodny typ urody, a tu został tylko ciepły kolor takiej sukienki. No ale ona jest taka piękna. Może jakoś ją ogram. Może jakoś będę w niej wyglądała. Może jak dodam na przykład chłodne albo ciepłe dodatki, albo bardziej się opalę, albo użyję mocniejszego, ciemniejszego podkładu, a może na przykład za niedługo jak trochę sobie zmienię kolor włosów. Wiecie, my potrafimy sobie
tak wspaniale racjonalizować, że ta nieodpowiednia w tym momencie ewidentnie dla nas rzecz stanie się za jakiś czas odpowiednią, bo nastąpi zmiana konstelacji gwiazd i ułoży się wszystko tak, że to się stanie. Albo my jakimś swoim działaniem wpłyniemy na to magicznie, że to się stanie. I słuchajcie, czasami rzeczywiście tak się da zrobić. Da się coś ograć. My jesteśmy się jakoś w stanie powierzchownie zmienić, że to będzie pasowało. Ale często nie. I my kupujemy ten niekorzystny kolor, gdzieś tam mając w świadomości to, że coś zrobimy, ale ostatecznie nie robimy, albo te nasze zabiegi nie przynoszą efektu i wyglądamy źle. No i ta sukienka albo zostaje w tej szafie i my ją nosimy uparcie, wiedząc, że wyglądamy źle, czując się w niej źle, ale nosimy uparcie, no bo przecież nie przyznamy się do siebie, nie przyznamy się sobie tak wewnętrznie, że zrobiłyśmy taki głupi błąd, albo po prostu wystawiamy ją na sprzedaż, albo co gorsza, wyrzucamy. Marnujemy pieniądze, marnujemy tą rzecz, a może ona kogoś by ucieszyła. Kogoś właśnie o ciepłym albo chłodnym kolorze, odcieniu, urody, typie, no nie takim jak twój. Ja też popełniłam ten błąd i pewnie go popełnię jeszcze niejednokrotnie. Ostatnio na przykład miałam piękną białą sukienkę, którą kupiłam. To była sukienka z sieciówki, ale z drugiego obiegu, bo ja bardzo często wybieram takie rzeczy, ostatnio w przeważającej części przypadków, więc nawet jeżeli jest z sieciówki albo wykonana z takiego materiału, wiecie, typu poliester, który akurat mi osobiście nie przeszkadza, moje ciało nie reaguje na niego źle, więc z drugiego obiegu wybieram takie rzeczy, bo taka moda z drugiego obiegu czy z własnej szafy zawsze jest najbardziej ekologiczna i odpowiedzialna. No więc wracając do tej sukienki, kupiłam taką sukienkę i czułam się w niej jak milion dolarów. Serio, to była naprawdę tania sukienka. Jak na wieszaku to wisiało, to się wydawało takie sukienczysko. Ale jak ja ją założyłam i jak ja się w niej czułam, o matko. No wiecie, są czasami takie rzeczy, że coś na siebie zakładacie i byście chciały w tym spać. No nie chcecie tego zdjąć, a prać to strach, bo nie daj Boże zszarzeje, albo pójdziecie gdzieś i się uplami. O Jezu, to jest coś takiego. Ja mam takich kilka rzeczy, gdzie tylko pierwszy raz zakładam i już myślę, co się stanie, jak ja to zniszczę. To znaczy, że to jest dla Was w 100%. Jeżeli macie taką myśl po założeniu jakiejś rzeczy, to znaczy, że to ona z Wami rezonuje po prostu tak, że wyglądacie w niej bosko i na pewno się czujecie bosko. No i ta biała sukienka taka właśnie była. Po pierwszym włożeniu tej sukienki, następnego dnia po prostu zaczęłam w internecie szukać takiej samej sukienki, tylko w innym kolorze, bo wiedziałam, że ja będę w tym chodzić, że to jest po prostu model dla mnie stworzony, a tutaj tak na marginesie dodam, że to jest sukienka w stylu baby doll. Okazuje się, że ja świetnie wyglądam w takim fasonie i też dobrze się czuję i mimo, że on maskuje figurę, to nie przeszkadza mi to w żaden sposób i ja czuję się wręcz, jakbym tą figurę podkreślała takim krojem. Dajcie też znać w ogóle, czy lubicie sukienki w stylu baby doll. To są takie sukienki zwykle odcięte gdzieś pod biustem lub w części talii i takie rozkloszowane, ale zawsze szersze, takie oversize'owe. No i słuchajcie, znalazłam taką samą sukienkę, tylko że w kolorze różowym. I ja widziałam, że ten kolor jest taki wypłowiały, taki trochę w kierunku ciepłego, ale ni to ciepły, ni to chłodny, ale z takich kolorów spłowiałych. To są takie kolory, w których zazwyczaj żadnej z nas nie jest korzystnie. Moim zdaniem to są takie naprawdę niekorzystne kolory, bo to ani nie jest pastel, ani kolor nasycony, to nie jest kolor czysty, tylko taki kolor z domieszką szarości, takiego brudu. Ciężko jest to tak słowami opisać, ale pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, jaki to jest kolor. No i ja zamówiłam tą sukienkę i ona przyszła i ona jest, jeśli chodzi o krój, materiał, wykonanie, fason, jest wspaniała, tylko że ma niekorzystny kolor. I przez to, że tylko ten kolor jest taki niekorzystny i wiadomo, że ja nie będę w niej chodzić codziennie przez cały rok, tylko raz na jakiś czas, to ja się godzę na to, że no po prostu raz na jakiś czas będę sobie wyglądała niekorzystnie kolorystycznie.
bo przyjemność po prostu samego noszenia gratyfikuje mi ten niekorzystny wygląd. Ale często zdarza się tak, że ta przyjemność noszenia nie gratyfikuje tego koloru i my czujemy się ewidentnie źle i obiecujemy sobie, że więcej nie kupimy już takiej sukienki w tym kolorze, czy takiej bluzki, czy takiej marynarki, a potem znowu widzimy jakiś fajny fason i wiemy, tak kolorystycznie trochę nie bardzo, ale może jakoś to ogram. Czwarty błąd. Kupujemy szybko, bo brakuje czasu. No i tutaj powodów tego kupowania zbyt szybko to jest też naprawdę dużo. To nie jest jeden błąd i ja też nie jeden błąd taki popełniałam. Przede wszystkim kupujemy, bo na przykład się spieszymy. Wychodzimy z pracy, czekamy na tramwaj, ale mamy do tego tramwaju jeszcze powiedzmy pół godziny. No i czymś sobie trzeba ten czas jakoś wypełnić. A obok jest galeria albo butik, a to wejdziemy, a to tylko zobaczymy. I w sumie okazuje się, że wow, jest nowa kolekcja, jest coś fajnego, kupiłabym sobie to, ale się spieszę, nie mam czasu za bardzo tak przymierzać, za bardzo sprawdzać. No teraz albo nigdy, wyprzedaż, ostatnie sztuki, znowu promocja, sale i tak dalej, 20 minut do naszego pociągu, metra, autobusu, 15, 10, już tylko dobra, biorę. Wracasz do domu i no tak, ale wtopa. Albo wydzierasz sobie czas na zakupy. Okej, za dużo czasu spędzam na zakupach, ewidentnie za dużo czasu chodzę po sklepach. Dobra, od dzisiaj moje zakupy będą trwały maks godzinę. Godzina wychodzę z galerii, czy kupię, czy nie, a zazwyczaj kupisz. Tylko że kupisz szybko. I przez to, że sobie ten czas wydzielisz i nie masz go wystarczająco dużo na to, żeby się zapoznać z tym, co tam właśnie jest i z tym, co tobie pasuje, szybko siach, siatka, kasa, jesteś w domu. I o. Znowu na początku jest tak, że ten pierwszy blask nowości jakoś nam tak maskuje ewidentne wady danej rzeczy, więc my nie od razu decydujemy się, że to jest nie halo i też nie od razu możemy zareagować, czyli zwrócić, bo na przykład wiele sieciówek pozwala zwracać normalnie rzeczy, nawet bez metek. Tylko że na ten czas, na ten zwrot mamy jakiś tam czas. I jeżeli my nie zaczniemy tak racjonalnie myśleć, zanim ten czas się skończy, to no, czas minie, a my zostajemy znowu z tą rzeczą, która kupiona była za szybko i nieprzemyślana. I kupujemy też na ostatnią chwilę. To tak samo jest tutaj w obrębie tego błędu, kupuję, bo brakuje czasu. Czyli na przykład jest piątek, a jutro wesele. Jest środa, a na przykład w czwartek mamy, nie wiem, jakieś wyjście, jakąś randkę, jakieś spotkanie o pracę i na ostatnią chwilę my musimy coś kupić. Musimy. Ile razy tak w życiu było, że przychodzi jakaś ważna okazja i ty teoretycznie masz w co się ubrać. I do ostatniej chwili myślisz, no nic nie kupuję, bo przecież ja mam. Przecież sobie wybiorę z tego, co mam. I przychodzi godzina zero. Przychodzi dzień albo dwa dni przed tym wyjściem. I nagle w głowie pojawia się taki chochlik. A może ty sobie kup coś nowego? A może te baby, które tam przyjdą, będą wyglądały super, bo będą w najnowszych trendach, w tym, co jest modne, a ty masz w szafie tylko rzeczy z poprzednich sezonów. A może byś zadała szyku i może byś osiągnęła A, B, C, w ogóle spotkała miłość życia, nie wiem, dostała jakąś nagle rolę w filmie albo serialu. Wiecie, to co się czasami potrafi nam w głowie pojawić, to jest po prostu nie do opisania. No i też dajcie znać, czy nigdy czegoś takiego nie miałyście, bo podejrzewam, że chyba chociaż raz wam się coś takiego pojawiło, że na tą ostatnią chwilę, kiedy już wydawało się, że przecież ja wszystko mam łącznie z rajstopami, butami, zapiętkami, gdyby mnie te buty obtarły torebką, kolorem lakieru, cieniem do powiek, a może bym sobie kupiła jednak inną sukienkę? I na ostatnią chwilę galeria, butik albo zakupy na platformie zakupowej i odkliknięcie dostawa do jutra, żeby jutro zdążyć, albo dostawa do soboty i nerwowe oczekiwanie, czy kurier zdąży do paczkomatu przywieźć tą rzecz,
w sobotę, żebym ja ją mogła założyć od razu, albo żebym mogła zdążyć ją wyprać i żeby zdążyła wyschnąć, zanim wieczorem ją założę. Ja się w to wpisuję. I nie wiem jak wasze doświadczenia, ale podejrzewam, że są podobne. A piąty błąd zakupowy to kupuję według społecznego dowodu słuszności, czyli kupuję to, co inni. I tutaj znowu odniosę się do Roberta Cialdiniego i jego zasad wpływu na ludzi. W tej książce Robert Cialdini opisuje taką zasadę społecznego dowodu słuszności, który polega mniej więcej na tym, że kiedy podejmujemy jakiś wybór albo wydajemy jakiś wyrok, kierujemy się tym, co sądzą inni, dlatego że uważamy, że no, większa grupa nie może się mylić, skoro 5 czy 10 osób sądzi tak, a my nie wiemy, co sądzić, no to społecznie słuszne jest sądzić to, co oni. I to na przykład odnosi się też do mody i do trendów, czyli tak, chciałabym coś kupić, czuć się fajnie i modnie, ale w sumie nie wiem co, no więc sprawdzę, co tam na wybiegach, co tam w pismach modowych, co tam na blogach, co tam, wiecie, na Instagramie. Aha, moje na przykład ulubione influencerki w tym sezonie noszą torebkę baguette bag, czyli tą taką bagietkę, jamniczkę. To znaczy, że to jest modne. No ta, tamta i jeszcze tamta to mają. Te celebrytki, te piosenkarki, te aktorki to mają. Tutaj dziewczyny widzę na ulicach, no noszą tą bagietkę. No to to jest modne, tak? Tak sądzą inni. To jest w trendach. To co ja będę odstawała jakoś i kupowała sobie, nie wiem, shoppera w panterkę, skoro to jest ok. No i kupujemy to, co jest ok, według tego społecznego dowodu słuszności, tylko że często zapominamy w tym o sobie. Czy nam się ta bagietka podobała? Bo może my sądzimy, że ta bagietka to jest relikt rodem z lat 90., 2000 i taką torebkę kiedyś sobie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nosiłyśmy, ale dzisiaj to myślimy o tym, że to jest wielki koszmarek. No ale jak moda wróciła, to co ja będę wybierała, to co niemodne, wybiorę to co trendy. No i kupujemy coś, co nie jest zgodne z nami, co z nami nie rezonuje, bo kierujemy się tym, co inni. Wiadomo, że bycie trendy to jest taka dosyć duża potrzeba i często mamy coś w sobie takiego, że kiedy opatrzymy się z jakimś trendem, to on zaczyna nam się podobać. No i ja powiem tutaj na swoim przykładzie spodni palazzo. Kiedyś takie spodnie, mniej więcej spodnie palazzo, coś w tym stylu rozszerzanych, takich bojówek, dzwonów, były modne, no i w tym się chodziło, a potem nagle weszły rurki, wszystkie te spodnie skinny, które pokochałam i myślałam, że te rozszerzane dzwony, takie szerokie, spódnico spodnie, czy coś takiego, nigdy w życiu, nigdy, koszmar, po prostu to jest, no nigdy. Ale raz na jakiś czas ciągle widziałam gdzieś kobiety w tych spodniach, ciągle widziałam w magazynach te modele spodni, na stronach sklepów, no wszędzie się gdzieś te spodnie przewijały, mało tego, przewinął się też jeszcze gorszy koszmarek, czyli takie spodnie w wersji krótkiej, mianowicie mam na myśli tutaj kuloty. Patrzę na to i myślę sobie, o matko, jakie to jest straszne, jak ja nigdy no, nie kupiłabym, ale ani nawet nie chciałabym czegoś takiego za darmo. I zdarzył się jeden dzień, kiedy jakoś przypadkowo w internecie obejrzałam jakiś modowy filmik, gdzie stylistka stylizuje swoją klientkę i ta klientka zakłada spodnie kuloty, czarne kuloty i jakąś tam bluzkę. I ja patrzę tak na tą klientkę i myślę sobie, matko, jak ona wspaniale wygląda, jak w tych kulotach, jakie to jest w ogóle stylowe, jakie to jest, no super. I robiąc kiedyś zakupy, jestem na stronie sklepu i widzę kuloty, dokładnie takie same czarne kuloty, w tym samym stylu, charakterze, jak te, które widziałam tam wtedy. I myślę sobie tak, kupić, nie kupić, tanie są, kupić, nie kupić, a kupię. Najwyżej zwrócę. Kupiłam. O matko, jak z tą sukienką, o której Wam mówiłam. I jak ja się zobaczyłam w tych spodniach. Jak ja się wczułam w to, jak się czuję.
to ja nie chciałam ich zdejmować. No po prostu znowu, $1 000 000 to jest nic, chodzący po prostu miliard i to taki piękny, świeżutki, błyszczący, pachnący nowością. I wystylizowałam sobie do tego kamizelkę i bluzkę i w ogóle włożyłam to do środka w te kuloty, one jeszcze miały wiązanie w pasie. Oj, super! Ciężko mi po prostu to wyartykułować. No więc czasami może się zdarzyć, że coś, co jest modne, przekona cię i to pokochasz. Ale bardzo często dzieje się tak, że tylko mamisz się tym, że ten trend po prostu jest dla ciebie, a ostatecznie okazuje się, że nic z tym wspólnego nie ma. Znowu, długi wywód, ale jeżeli masz świadomość tego, że kupujesz, bo kupują inni, to możesz się zatrzymać i spytać sama siebie, czy naprawdę kupuję dlatego, że to mnie porwało jak te kuloty, czy kupuję, bo no, pasuje coś kupić, a kupują akurat to. Szósty błąd zakupowy. Kupuję cokolwiek, bo nie znalazłam nic ciekawego. Poszłam do galerii, planowałam zakupy, chciałam odświeżyć szafę na ten sezon. No, wiedziałam, że potrzebuję kurtki, potrzebuję jakiś klapek, potrzebuję na przykład jakiegoś białego t-shirtu. Jakoś nic nie znalazłam, co mi się spodobało. No niczego ciekawego w ogóle w całej tej galerii nie było, no ja nie wiem. Ale skoro już przyjechałam, poświęciłam tyle czasu, już tak tutaj dużo pochodziłam, no to przecież kupię cokolwiek, no bo jak wrócić z pustymi rękami tyle straconego czasu? Więc kupię coś tam, o. O ile razy ja tak kupiłam. Pamiętam, kiedyś jeszcze w tych czasach, kiedy w niedzielę były galerie otwarte, a ja wiecie, przez bardzo mocno pracujący cały tydzień łącznie z sobotami, to te niedziele miałam tylko takie dla siebie, kiedy mogłam jechać naprawdę na takie zakupy fashion i często to wykorzystywałam, jeździłam po południu, po obiedzie w niedzielę do galerii. To był taki mój rytuał, uwielbiałam to, wiecie, tam sobie jeszcze jakaś kawa gdzieś, albo właśnie obiad od razu w galerii, gdzieś, nawet gdyby to miał być po prostu jakiś fast food, chodzenie po zakupach, powrót do domu pod wieczór, kolacja. Niedziela idealna to była kiedyś według mnie. I zdarzyło się chyba ze dwa razy tak, że pojechałam i naprawdę nie znalazłam nic. No serio nic. Jak już coś znalazłam, to było poza na przykład moim zasięgiem finansowym, znaczy ja bym sobie mogła na to pozwolić, tylko zdawałam sobie sprawę wtedy, że no, gdybym to kupiła, to być może nie byłoby na coś innego, albo są inne ważne wydatki. No, tak jak w punkcie pierwszym. Zawsze coś tam sobie znajdziemy, żeby zracjonalizować, że no tyle nie mogę wydać, tak? Widzę super fajną kurtkę, na przykład zobaczyłam, skórzaną, ale no nie, no szkoda mi tych tam kilkuset złotych to było wtedy chyba na tą skórzaną kurtkę, no. No nie, nie, to kupię sobie coś innego. Skoro już przyjechałam, a wiecie, ta galeria była oddalona naprawdę dużo ode mnie, bo 40 ponad kilometrów w jedną stronę, więc kiedy już kilka godzin poświęcasz cennego swojego czasu w niedzielę i masz wrócić z niczym, no to musisz wrócić z czymś. I wróciłam chyba wtedy z dwoma bluzkami, z czego jedną miałam na sobie raz w życiu, krótko i nie wspominam tego dobrze, a drugiej nie miałam na sobie nigdy. Bo chociaż wydawało się, że spełnia wszystkie oczekiwania moje na tamten czas, na tamtą modę, to po prostu nie miałam jej do czego założyć. Chociaż była taka, że była uniwersalna, ale ja nie miałam okazji w ogóle. Popatrzyłam na nią i czułam, że w ogóle nie rezonuje ze mną jakoś, nie wiem, na jakimś takim poziomie duchowym, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli wierzycie w jakieś takie energie rzeczy, to wiecie, że czasami coś leży po prostu i was do tego ciągnie i wy to lubicie, a czasami leży coś analogicznego i w ogóle nie chcecie tego ani dotykać, ani po prostu to dla was nie istnieje. I tak dla mnie nie istniała wtedy ta bluzka na poziomie po prostu jakimś takim bardziej niż tylko modowym. Nigdy jej na sobie nie miałam. Gdzieś została wyrzucona do kontenera na odzież używaną albo sprzedana. Ale wiecie, jak wróciłam, to miałam takie poczucie, że no, nie pojechałam na marne, chociaż coś kupiłam, chociaż te bluzki. No tak, straciłam tylko pieniądze. To już lepiej by było sobie za te pieniądze sprawić następnego dnia super właśnie obiad, albo tam mega deser i nie wiem, kolację na wynos, nie wiem, cokolwiek, coś, co bym realnie wykorzystała. I to kupuję cokolwiek, bo nie znalazłam nic ciekawego. To jest też takie coś, że kiedy wychodzimy na zakupy, to
wiecie dobrze, że zawsze trafi się coś, co warto kupić, bo tego nie mam. To jest taki błąd tych takich szybkich marketów i sklepów typu Pepco, Action i tak dalej. Idziecie tylko po rzecz A, a wracacie z rzeczą B, C, D, E i tak dalej, i tak dalej, bo zobaczycie, no nie mam czegoś takiego. W sumie do tej pory mi to nie było potrzebne do życia, ale gdybym to miała, to może moje życie byłoby A. Łatwiejsze, szybsze, prostsze, milsze, wstaw sobie dowolne. Zawsze, pamiętaj, zawsze znajdzie się coś, co warto kupić i czego ty nie masz. I co cię skusi do kupienia. I to kupuję cokolwiek, znowu, bo nie znalazłam nic ciekawego. Też można w sobie jakoś troszkę zmniejszyć, jeżeli się ma świadomość, że coś takiego się zdarza w ogóle. Siódmy błąd zakupowy. Kupuję alternatywy dla tego, o czym marzę. I poniekąd już po części mówiłam o tym w tych poprzednich punktach, czyli wybieram coś tańszego jako alternatywę, coś w innym kolorze jako alternatywę. I tutaj ogólnie powodów tej alternatywy może być wiele i można to zakwalifikować właśnie jako taki odrębny punkt. Dlatego tak właśnie zrobiłam. I te alternatywy są z takiego powodu, bo za drogie, bo to, co jest super w moim mniemaniu, jest w tym momencie na przykład niedostępne, bo to wymarzona rzecz nie pasuje na mnie w 100%, bo piękna była tylko na modelce albo na manekinie, a na mnie nie, więc poszukam czegoś alternatywnego. Albo poszukam alternatywy, no bo nie znalazłam czegoś dla siebie, a gdzieś mam w głowie wizję, na przykład wymarzonej spódnicy. Ja też miałam taką wizję wymarzonej spódnicy. W pewnym momencie zamarzyła mi się, co znowu, ta totalna odmiana stylowa w kontekście do tego, co miałam kiedyś. Nie lubiłam plisowanek nigdy. Kojarzyły mi się, wiecie, z tymi babcinymi stylami, bo jako dziecko miałam jakąś taką plisowankę i chyba jej nie lubiłam. I później całe życie nie miałam plisowanki i nagle gdzieś zobaczyłam spódnicę midi plisowaną i pomyślałam sobie, o, chciałabym mieć granatową spódnicę plisowaną, bo tak, czarne różne spódnice mam, a ta czerń to wiadomo jest taka czasami korzystna, czasami nie. Jasnej nie chcę, ale ten granat to by był super, bo na przykład do różowej bluzki by mi pasowało. Ja ogólnie uwielbiam połączenie różu z granatem, dajcie znać, czy też lubicie to połączenie. A jeżeli nie, to jakie w ogóle połączenia lubicie i jakie najczęściej nosicie? To też jest bardzo ciekawe, bo w odniesieniu do różnych typów kolorystycznych urody czasami te różnice są tak diametralne, że aż warte inspiracji. Ale wracając. I ta spódnica gdzieś tam była w mojej głowie z tyłu, że ja kupię tą spódnicę, gdzieś znajdę ją i wiecie, znalazłam. No ale też właśnie, droga, jakaś taka, coś tam było takiego, że no, nie mogłam jej kupić, bo nie pasowała na mnie, aha, rozmiarem chyba, nie było tego rozmiaru. No dobra, to znajdę sobie alternatywę. Znalazłam alternatywę, dobry rozmiar, wszystko w porządku, kolor trochę inny, no ale no może będzie pasowała. Zamówiłam i okazało się, że w ogóle to się tak nie układa, jak chciałam, że materiał jest w ogóle beznadziejny, że to jest całkowicie dzień do nocy w stosunku do tego, co ja bym chciała. I chyba wtedy odesłałam tą spódnicę, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. I stwierdziłam, że nie chcę alternatywy. Ja chcę moją plisowaną granatową spódnicę, taką, jaką sobie wymarzyłam, bo ja w takiej będę chodzić. I odrzuciłam wszystkie po prostu te możliwości, które się pojawiły, czyli tańsze, w większym rozmiarze do na przykład tutaj zmiany rozmiaru krawcowej, żeby ją zwęzić, czy takie, które tam mają jakiś dodatkowy deseń. Stwierdziłam, że kupuję albo tą idealną, bez alternatyw, albo nie kupuję w ogóle. I kupiłam tą idealną. No i co? Okazało się, że to jest spódnica marzeń. Wyglądam w niej pięknie, czuję się w niej pięknie i nawet mimo tego, że zapłaciłam za nią dużo więcej niż tak na początku sobie ustaliłam, to w tym momencie, mając ją, zdaję sobie sprawę, że spokojnie zapłaciłabym za nią jeszcze drugie tyle, bo za ten komfort noszenia i wygląd, jaki ona mi daje, to ja jednak jestem w stanie zapłacić jeszcze więcej, chociaż wtedy już jej cena wydawała mi się taka, no, zaporowa, jak na to, co ona sobą reprezentowała. Tak więc czasami jesteśmy się w stanie zdziwić. Jeżeli kupujecie swoją idealną, wymarzoną rzecz, zakładacie ją na siebie i stwierdzacie, że kupiłybyście ją jeszcze raz, nawet jakby była droższa, to znaczy, że to jest zakup, który i uczucie, do którego warto dążyć
i sposób wybierania ubrań, dodatków, butów, nawet rzeczy do domu, dekoracji, czy wiecie, wszystkiego, sposób, do którego warto dążyć podczas każdych Waszych zakupów. Jeżeli Wy macie coś i podczas kontaktu z tą rzeczą jesteście świadome, że byłybyście w stanie zapłacić jeszcze więcej, no już nie mówiąc o tym, że wiadomo, kupić jeszcze raz, ale właśnie za wyższą cenę. Niecodzienne doświadczenie, ja wiem, że niecodzienne, bo naprawdę w tym takim naszym zakupowym szale, w tej takim konsumpcjonizmie, który w tym momencie w naszym życiu, w życiach wielu z nas po prostu panuje, to jest coś nietypowego, ale zetknięcie się z tą sytuacją i poczucie tego komfortu, jaki ta sytuacja daje, otwiera oczy na zakupowe możliwości i na możliwości doświadczania rzeczy, o czym też chciałabym nagrać właśnie niedługo odcinek. Napiszcie mi w komentarzach, czy właśnie interesowałby Was taki odcinek o doświadczeniach związanych z korzystaniem z rzeczy. To taki jest w tym momencie roboczy tytuł, ale chyba wiecie, o czym mam na myśli, co mam na myśli, że co mogą nam dać rzeczy, jeżeli są do nas dobrze dopasowane. A teraz wracamy do tematu i tym razem do punktu ósmego, do ósmego błędu zakupowego, a mianowicie podczas zakupu kieruje się emocjami. I tak zastanawiałam się, czy tego punktu nie umieścić jako pierwszy, bo te emocje, przynajmniej w przypadku nas kobiet, odgrywają tak ogromną rolę, że śmiem powiedzieć, że być może nawet odgrywają najważniejszą rolę w naszych zakupowych dążeniach, planach i wyborach. Kobiety kupują emocjami. Każdy, kto chociaż troszkę zagłębił się w taką psychologię konsumencką, psychologię właśnie emocji, czy zakupów, marketingu i tak dalej, wszystkiego tego, co kręci się wokół tych tematów, na pewno wie, że kobiety są przede wszystkim kobiety są emocjonalne, mężczyźni są racjonalni. I kiedy mężczyzna podejmuje decyzje zakupowe, w większości przypadków, tutaj będę generalizowała, dlatego że temat tego wymaga. Często będę generalizowała ogólnie i generalizuję w swoich podcastach, dlatego że chcę pokazać jakąś tendencję. Wiadomo, nie normy, ale tendencje. No i bez generalizowania, bez takich tutaj przykładów, no nie da się, taki disclaimer, ale wróćmy. Mężczyźni kupują racjonalnie, wybierają na podstawie na przykład przydatności, użyteczności, realnej ceny, natomiast kobiety kupują emocjami. Kobiety kupują na zasadzie: w tej sukience będę wyglądała jak tamta modelka. W tych butach poczuję się jak, nie wiem, najfajniejsza laska w mieście. Mając na przykład taki naszyjnik, będę się czuła szczęśliwsza niż bez tego naszyjnika. Gdzieś te emocje cały czas przejawiają się w tych naszych zakupowych wyborach i one nam maskują ewentualne wady poszczególnych rzeczy. Czyli my sobie tak racjonalnym umysłem zdajemy sprawę z tego, że na przykład taka torebka, ta, którą widzimy, ma jakieś obiektywnie rzecz ujmując w naszym rozumieniu wady. Ale emocje, które idą za sposobem zaprezentowania tej torebki, są na tyle silne, że one te wady znoszą, maskują. Czyli na przykład ta torebka jest z takiego miękkiego materiału. Ona się tak czasami zgina, nie układa się, nie jest taka sztywna, nie wygląda tak porządnie, jak my lubimy, żeby torebka wyglądała. Ja na przykład tak lubię. Nie lubię tych takich wiszących worków, to w ogóle mnie nie kręci. Lubię, kiedy torebka ma taki sztywny, wiecie, fason, mogę tak powiedzieć. Ale ta torebka jest na przykład promowana przez, nie wiem, jakieś tam influencerki, które obserwuję, czy jakieś tam osoby medialne, którym bardzo ufam, i kampania reklamowa tej torebki jest tak trafiająca do mojego, wiecie, jakiegoś tam wewnętrznego serduszka, że to może się skuszę raz na taką torebkę miękką, co mi tam przecież tam mogę mieć, nie? No i już, pokierowała Cię to emocjami, był emocjonalny zakup, bo coś tam stało za tym wyborem innego niż te racjonalne właśnie Twoje potrzeby i przekonania. I ten emocjonalizm może się w nas tak jak gdyby uzewnętrzniać na różnych polach, na różnych naszych dążeniach i przede wszystkim on będzie bazował na takich brakach.
na tym, czego gdzieś tam nam wewnętrznie brakuje. Czyli na przykład brakuje nam pewności siebie, to my się jesteśmy w stanie dać złapać na taką wędkę, na której spławik będzie z napisem większa pewność siebie. Albo kiedy na przykład brakuje nam poczucia kobiecości, to my się właśnie damy złapać na taką marchewkę w postaci sukienki, która jest sprzedawana z takim właśnie, z taką otoczką marketingową, że powoduje, że podkreślamy swoją kobiecość. My kupujemy nie rzecz często, a wizję siebie w tej rzeczy, siebie z tą rzeczą i swojego życia właśnie przy doświadczaniu tej rzeczy. Czyli gdzieś tam tracimy taki realny pogląd, że to jest kubek, bo ja w tym momencie mam przed sobą kubek, a w ogóle historia kubka, o którym Wam opowiadałam w odcinku którymś poprzednim. Wiecie, że dzień później, kiedy opowiedziałam o tym kubku, ja ten kubek stłukłam, ale spodeczek został. I na ten spodeczek postawiłam sobie inny kubek, który pasuje w ogóle do tego tak wspaniale, że chyba mi się z tego zestawu teraz korzysta jeszcze lepiej niż z tamtego kubka, o czym na pewno jesteś w stanie się przekonać po entuzjazmie w moim głosie. Ale wracając, mam przed sobą kubek. I teraz tak, mój racjonalny umysł widzi kubek. Okej, biały kubek w złote kwiatki. Okej, praktyczny, ze 220 ml, duże ucho, gruby, fajnie tak wyprofilowany kubek. No i to widzi taki racjonalny umysł tak praktycznie. A mój emocjonalny umysł widzi złoto, taki przepych, czuję się luksusowo. No w ogóle taka biel, czuję się czysto, tak, ta herbatka taka jakby napełniająca mnie taką niewinnością, czystością, super do białej herbaty, tak wiesz, będzie korespondowało z tym. Wyobrażam sobie ten jesienny wieczór, kiedy z tego kubka, wiesz, unosi się zapach jakiejś takiej aromatycznej, owocowej herbaty albo jakiejś takiej herbatki, wiecie, w stylu grzańca. No i te dwie wizje są tak skrajne, a przecież opisują no, ten sam biały kubek z tymi złotymi kwiatkami. No i co szybciej by Cię kupiło? Ten opis, że biały kubek, złote kwiatki, duże ucho, czy wizja tego jesiennego wieczoru w tych grubych skarpetach, pod tym przyjemnym kocem, nachylając się nad tym kubkiem, z którego czujesz ten błogi, wybierz sobie taki, jaki lubisz zapach. Słuchaj, tutaj no po prostu to nie ma dyskusji. Kierujemy się emocjami i jeżeli będziemy mieli świadomość tego, że się nimi kierujemy, to będziemy potrafiły w tym momencie, kiedy ktoś nas próbuje kupić na te emocje, zatrzymać się i stwierdzić, okej. Wiem, o co chodzi. Świadomie decyduję, czy daję się temu porwać, czy się troszkę poopieram. Ale zawsze świadomość pozwala nam wybrać bardziej tak racjonalnie, tak bardziej korzystnie dla nas. Nie mówię, żeby na przykład nie pozwalać sobie na te emocjonalne zakupy. Wręcz przeciwnie. Ja kocham taki zakup, który daje mi pozytywne emocje, jeżeli te emocje są kontynuowane po zakupie też. Czyli jak ja sobie kupiłam ten kubek i kiedy ja go widziałam w sklepie, pamiętam nawet dzień, kiedy ten kubek kupiłam, to już gdzieś tam miałam wizję tych emocji, powiedziałam, jak sobie go wykorzystam. I za każdym razem, kiedy go wykorzystuję, rzeczywiście on mi te emocje dostarcza, ale to tylko dlatego, że ja świadomie właśnie kieruję, romantyzuję sposób korzystania z tego kubka, a nie sprowadzam go, to tylko naleję, zaparzę, wypiję, odstawię do zmywarki, umyję się i jeszcze raz. Wiesz, to jest kwestia wyboru. Jak kupisz emocjami, to warto, żeby potem z tych emocji rzeczywiście korzystać świadomie. A jak tylko tymi emocjami kupisz, ale potem ty nie będziesz albo w stanie tego w ten sposób wykorzystać, dlatego że to było tylko takie mamienie emocjami, albo po prostu no nie będziesz tego robiła świadomie, przykładając do tego jakąś tam energię, pracę, no to ten emocjonalny zakup tak czy inaczej pozostanie tylko i wyłącznie emocjonalnym zakupem, albo korzystnym, albo niekorzystnym, a w wielu przypadkach właśnie błędnym. Ostatni punkt, 9. Nie wiesz dokładnie, co kupujesz. I to jest bardzo częste. I najczęściej zdarza się w przypadku zakupów online albo w przypadku takich zakupów, które
których nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić w miejscu zakupu, czyli w sklepie, na przykład w drogerii. Jeżeli chodzi o zakupy online, podam Ci najprostszy przykład. Kupowałam różową sukienkę. Sukienkę midi, pięknie wyglądającą na wieszakach, bardzo ładnie wyglądającą też na modelkach, które się prezentowały w tej sukience. I miałam nadzieję, że będzie pięknie też wyglądała na mnie, bo teraz mam taką figurę, która do tej sukienki po prostu pasuje jak ulał. Ale zdjęcia nie oddawały tak dokładnie koloru tej sukienki. Oddawały jej fason, oddawały jej krój, tak ogólny pogląd, ale właśnie nie kolor. Na jednych zdjęciach ta sukienka była taka bardziej pudrowa, na innych wpadała bardziej w lile. Były też zdjęcia, na których wyglądała tak aż morelowo wręcz. No i ja nie byłam w stanie stwierdzić, które zdjęcie jest tak naprawdę realne. Ale stwierdziłam, że no spośród tych wszystkich zdjęć one nie są najgorsze, więc jaki by się ten odcień tej sukienki nie trafił, to okej, ja ją wezmę, bo no dobra, będzie okej. Sukienka nowa, z metką, cena masakrycznie korzystna, więc no znowu żal nie wziąć, żal nie kupić. No i mówię, no to ryzykuję, po prostu ryzykuję. Dużo nie stracę i zamówiłam. I okazało się, że sukienka spełnia moje oczekiwania pod względem fasonu. Miły materiał, fajnie leży, no wszystko jest w porządku. Ale ten kolor jest w ogóle inny niż wszystkie te, które były prezentowane na i manekinie, i modelce, i dziewczynach, które to pokazywały. Widziałam co innego i przyszło też co innego. No i mogę powiedzieć wprost, że to jest wpół zakupowa porażka, bo kolor mi naprawdę bardzo, bardzo nie odpowiada. Bardzo często dzieje się tak, kiedy kupujemy przez internet rzeczy czarne. Jeżeli kiedyś zdarzyło Ci się sprzedawać coś czarnego i na przykład robić zdjęcie na Vinted, to wiesz, że sfotografowanie czarnej rzeczy tak, żeby było widać w ogóle jak ona wygląda, to jest coś, co graniczy praktycznie z cudem. Naprawdę przy świetnym oświetleniu, takim dziennym, przy bardzo dobrym aparacie, jakiś tam znowu wspaniałym ustawieniu planet, jesteś w stanie to w miarę dobrze zrobić. Jeżeli na przykład ta rzecz jest jakaś taka przylegająca do ciała albo taka niewielka, ale kiedy masz do czynienia na przykład z modelem oversize, który prezentujesz zwyczajnie rozłożony na ziemi czy na wieszaku, no to się staje jedną taką czarną plamą, bezkształtną i często nie widać też faktury materiału, a jak zbliżasz tak obiektyw aparatu, to zdjęcie robi się takie prześwietlone, czerń nie wygląda jak czerń, tylko jak szarość czy grafit. No ogólnie bardzo, bardzo trudno jest fotografować czarne ubrania. I zakup takich czarnych ubrań też w wielu przypadkach może być rozczarowujący, szczególnie pod względem faktury materiału. Ja na przykład potrafię na podstawie zdjęcia z przybliżenia i faktury materiału stwierdzić mniej więcej, co to będzie za materiał. Czyli ja widzę, czy to jest sukienka z cienkiej bawełenki, takiej elastycznej, że to wygląda jak marny podkoszulek, czy to będzie na przykład sukienka z jakiejś takiej teksturowanej tkaniny grubszej, nieprześwitującej, czy na przykład z czegoś nierozciągliwego, bo ja nie lubię na przykład, powtarzam się z tym na przykład, wybacz mi, może to już przez to, że ten odcinek trwa tak długo. Nie lubię takich cienkich materiałów, bo po prostu one nie leżą, one się nie układają, nie ma w nich jakiejś takiej szlachetności i zawsze, kiedy kupuję coś przez internet, dokładnie sprawdzam w przybliżeniu materiał, żeby się upewnić, że ta rzecz nie jest wykonana właśnie z takiej cienkiej bawełenki czy cienkiej wiskozy, która właśnie tak leży i rozciąga się, skręca i po dwóch, trzech praniach nadaje się po prostu tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Jeżeli nie wiesz do końca, jak wygląda dana rzecz, którą kupujesz, to jest bardzo duże ryzyko, że popełnisz ogromny zakupowy błąd i no, w najlepszym wypadku będziesz musiała tą rzecz zwrócić, jeżeli nie będzie spełniała Twoich oczekiwań, ale znowu istnieje duża szansa, że właśnie w przypływie tego blasku nowości postanowisz jednak ją zostawić, a podczas kolejnego przeglądu szafy, kiedy stwierdzisz ewidentnie, że nie, no przecież to jest beznadziejne, wywalam to, no to już jest dawno za późno na zwrot. No i straciłaś tylko pieniądze, nie sprzedasz tego w takiej cenie zazwyczaj, w jakiej to kupiłaś, stracisz miejsce w szafie, czas, energię, zdenerwujesz się i nic z tego nie będzie. W przypadku zakupów stacjonarnych może się to zdarzyć, na przykład kiedy kupujesz kosmetyki.
Na przykład, kiedy nie ma testera, albo kiedy nie stosujesz testerów. Są osoby, które no, nie stosują testerów, bo się tego brzydzą. A często jest też tak, że w drogerii nie ma dostępnej pełnej palety testerów i widzisz na przykład tester jaśniejszego koloru podkładu, ciemniejszego i tak pi razy oko stwierdzasz, że no dobra, to ten pośredni to powinien być w takim razie ok. No i kupujesz, po prostu kupujesz, no bo z braku laku no, chcesz kupić, nie ma jak przetestować, a nawet jeżeli byś chciała przetestować, to wiadomo jak z tym testowaniem jest, na nadgarstku, czy na boku policzka, czy na dekolcie. Oświetlenie w takiej drogerii sprawia, że to często jest po prostu nieadekwatna ocena do tego, jaki jest stan faktyczny, a zdarzać się też może, że na przykład jakiś podkład utlenia się pod wpływem powietrza i po jakimś 15-20 minutach robi się pomarańczowy na twarzy, czy dużo ciemniejszy. Nigdy nie wiesz, a jeżeli nie możesz sprawdzić, przetestować, dowiedzieć się wszystkiego o danej rzeczy, to musisz mieć z tyłu głowy, że taki zakup może być po prostu no, ogromnym błędem i możesz stracić pieniądze. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby jak najdokładniej sprawdzać zdjęcia, a jeżeli na przykład konkretna oferta nie ma zdjęć, to postaraj się poszukać sobie na przykład gdzieś tych zdjęć na aukcjach internetowych, kiedy na przykład w sieciówce pojawia się nowy model, dajmy na to swetra, i ty nie jesteś w stanie stwierdzić, jak ten sweter wygląda tak rzeczywiście, tak realnie na jakiejś sylwetce podobnej do twojej, no to skorzystaj właśnie z tych wszystkich serwisów takich sprzedażowych, typu właśnie ten, o którym mówiłam wcześniej. Zaznacz sobie ten kolor tego swetra i rozmiar i może znajdziesz zdjęcie dziewczyny właśnie w takim rozmiarze jak twój, która będzie to miała na sobie. I jakoś tak zyskasz pogląd na to, jak to wygląda realnie. No bo wiadomo, czasami te zdjęcia producentów tak odbiegają od tego, co jest rzeczywiście, że zobaczenie tego na prawdziwej kobiecie, o twojej posturze, wzroście, podobnej wadze, takim rozmiarze jak twój, mniej więcej da ci pogląd na to, jak ty będziesz w tym wyglądała. A jeżeli ty widzisz tylko wspaniałą modelkę z nogami do nieba, oczywiście też na przerobionym, sfotoshopowanym zdjęciu, gdzie często też nie jest zaznaczony, jaki wzrost, jaki rozmiar nosi modelka, no to ciężko będzie tak jakoś zwizualizować sobie, czy rzeczywiście ten rozmiar, ten fason dla Ciebie pasuje. Ja w niektórych sieciówkach już mniej więcej wiem, które fasony na przykład wziąć S-kę, a które M-kę. Bo już widzę, że na przykład, jeżeli materiał jest taki nierozciągliwy, to ja potrzebuję M-ki. A jeżeli materiał jest elastyczny i to jest oversize, to w SC będę wyglądała ok. Ale to wymaga znajomości, no nie tylko ogólnie rynku modowego dostępnego w tym kraju, co też po prostu poszczególnych sieciówek, czy nie sieciówek, czy w ogóle firm zajmujących się produkcją odzieży, żeby mieć mniej więcej gdzieś świadomość tego, jakie te rozmiary mogą być i jak to mniej więcej może leżeć. Dobrnęłam do końca. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo że ten odcinek był naprawdę bardzo długi, dlatego że zbliżamy się do godziny, to że wyciągnęłaś z niego coś ciekawego dla siebie i że to był miło spędzony czas i że jeszcze nieraz do mnie tutaj zajrzysz, żeby spędzić ten czas ze mną ponownie. A tymczasem daj mi znać proszę, co sądzisz o tym odcinku, jakie są Twoje przemyślenia względem tych właśnie błędów zakupowych, a może masz coś do dodania, może gdzieś przychodzi Ci do głowy jakiś kolejny błąd, o którym ja nie wspomniałam, a który Ty często popełniałaś albo popełniasz nadal i szukasz jakiegoś sposobu, żeby sobie z tym poradzić. Tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za ten poświęcony czas. Do usłyszenia i niech Ci się wiedzie.